Siemanko, tu Tony Spontano. Dzisiaj zagramy sobie w Battlefield 1. Dosyć często gram w tą grę. Wyszła teraz nowa mapa, ofensywa Nivella. Tak jak widzicie tutaj na ekranie, wchodzimy na tą mapę. Jest to mapa nocna. Taka dosyć prosta, bym powiedział. Prosta pod względem jak gdyby wykonania, ponieważ jest to pole i okopy. Natomiast zobaczymy, jak się na niej gra. Tworzymy sobie nową drużynę. Wejdziemy sobie może szturmowcem, bo tu widzę, jakiś czołg się kręci koło C. Okej, to od F pobiegniemy. Jeżeli chodzi o samą budowę mapy, tak jak widzicie tutaj, C i D to są takie centralne punkty, B, A, E i F to są takie punkty, powiedzmy, po każdej ze stron. Zobaczymy, jak to wygląda. Od strony wizualnej, no, prezentuje się nieźle, natomiast nie ma tu jakichś takich miejsc szczególnych, gdzie można byłoby tam nie wiadomo jak oko nacieszyć. Raczej taka mapa wydaje mi się bardziej do takiej rozwałki, do tłuczenia takiego ostrego. Okej, już widziałem wrogów. Grubo tam. Troszkę ich tam jest. Niewielkie szanse mam. Dobra, pobiegli tam. Ale już troszkę nie mogłem go trafić coś. Czołg. Widzi mnie cały czas, ja mam 7 HP. O kurde. Mam grę chyba rozjaśnioną na maksa, powiem wam szczerze. Zaraz zobaczymy. Jasność mam 100% dokładnie. I jeszcze mimo tego nie widzę tutaj idealnie. Tak jak właśnie w akcji przed chwilą. Wam też polecam, jeżeli będziecie grali tutaj, no, rozjaśnić sobie w grze lub monitor sobie rozjaśnić, żeby cokolwiek tutaj dostrzegać, bo jest to dosyć utrudnione. To jest panujące tutaj ciemności. No widzicie, no. Nie wiem, czy jeszcze monitora sobie nie rozjaśnić, żeby miało to sens. Spróbujemy jeszcze na tym depo walczyć. Tu widzę, jest nasz jakiś ziomek, który pokonał wroga. Dobra, pewnie się zaraz tutaj zrespi z powrotem. W miejscu takim dosyć oświetlonym jesteśmy, ale no, udaje się nam to przejąć. Jeżeli chodzi ogólnie o Battlefield 1, to na pewno będzie jeszcze sporo materiałów z tej gry. O, jak mu plecy zrobił naszemu. Będzie sporo materiałów z tej gry, no ponieważ to pogrywam sobie, zwłaszcza w czasie, kiedy Rainbow Six Siege jest niby naprawiany. Znając Ubisoft, to może być jeszcze gorzej. Także zobaczymy. Na pewno FIFA będzie się pojawiała u mnie na kanale. No, Diablo 3 też z pewnością, ponieważ lada chwila wychodzi Nekromanta. I wtedy na pewno pokażę wam, jak to wygląda. Wczoraj bodajże pojawiła się informacja na temat tego, ile będzie kosztował dodatek, tak, jeżeli można nazwać tak naprawdę postać, i tam gdzieś do tego pierdołki. Chyba z 60 zł, no nie jest to mało. Czy może nad 70, nie jest to mało, natomiast ja i tak myślę, że to kupię, ponieważ no, gram w to Diablo, lubię sobie tam popykać w tą grę. Także no, będę chciał też wam pokazać, jak to wygląda, nagrać to po prostu, podzielić się z wami moimi wrażeniami ogólnie na temat tej nowej klasy postaci. Myślę, że będzie fajnie.
Nie grałem na serwerach testowych niestety, także nie zdążyłem sprawdzić. Ale no to tym bardziej może będzie ciekawie, bo będziemy to razem odkrywać. Gdzieś tam mi uciekł. Dobra, już nie uciekł. Okej, tutaj nabiegają chłopaki. Ale się jasno zrobiło. No niestety. Ale nie źle, zobaczcie. Weszliśmy sobie tutaj na serwer i na razie spoko. Mapka, no mówię, tak jak sami widzicie, tak to wygląda. Nie ma tu jakichś tam szczególnych atrakcji. Jest to mapka darmowa, także no tutaj też pozostaje się ogólnie cieszyć, że cokolwiek robią z tą grą, że dają jakieś tam darmowe rzeczy. Bardzo fajnie, mi to się podoba. Tak powinno być. A to zwłoki. Przed nami coś jest. Pięknie. Coś tam jednak widzę. O. Coś tam jednak dostrzegam. Zagramy sobie tą mapkę do końca, żebyśmy mieli taki przegląd. Oj, 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 to jest czołg. Chciałem go rozwalić, ale no niestety byłem za wolny na to, za daleko byłem. No co jest? Zobaczcie, nie mogę wyskoczyć. Zdarzają się błędy. Także tam nie polecam skakać, o tutaj też. Zobaczcie, i tak wodniak mnie zabił, jakiś tu Polaczek. Fajnie, na pewno mówię, by grałoby się to z jakąś ekipą, większym składem, to na pewno więcej fanów by było, natomiast no, jeżeli nie ma ekipy, no to chociaż można solo sobie z innymi pograć. Dobra. Damy rozkaz na B. Wkurza mnie trochę to wpadanie w te kopy ciągle. No, tam ktoś jest. Był snajper. Na szczęście jest nas tutaj większa ekipa. Przydałaby się apteka w sumie. Rzucają granatami. O proszę. Granat gazowy. Ale jest, są medycy. Szybko, wiesz, zakładaj tą maskę. Gdzieś widziałem aptekę. Pięknie jest apteka. Maskę można ściągnąć i lecimy dalej. Taki klasyczny obrazek dla I wojny światowej, właśnie okopy. Pamiętam, kiedy w ogóle Battlefield 1 został zapowiedziany, wszyscy tam mówili, o kurde, będzie gra tylko w okopach, nuda, nie będzie uzbrojenia i tak dalej. No, jak widać, DICE dało radę i jest naprawdę fajnie. Jest co robić. Taka miejscówka klasyczna, pewnie każdy już ją zna. Może troszkę naboi. Okej. Na pewno się ktoś tu zaraz respi i będzie chciał nas zaatakować. No właśnie, coś tu się odgrywa. Dalej.
co do właśnie tego, co mówiłem, tak? Czyli samo to, że właśnie Battlefield był tak oczerniany, zanim było wiadomo, jak to z nim będzie w ogóle. No to myślę, że gra się obroniła. To bardzo fajnie. Dobra, rozwaliłem im tam. No, gdzie pojechałeś, koleżko? Chyba tam. Plecy, plecy? Tak jest, plecy. Czy tam jakiś medyk mnie upolował? O, czołg jeszcze jest. Już nie ma. Dobiegnął. Jeszcze go nie zabiłem? Naprawdę? Ale mnie wyczekał, 7 HP. No, ładnie. No to, że go nie zabiłem, właśnie to są te elementy troszkę na minus, jeżeli chodzi o to, że gram na softcore. W Battlefield 4 grałem cały czas praktycznie tylko na hardcore. Tutaj z kolei hardcore nie do końca mi się podoba. No i pozostał mi ten softcore. No proszę. Snajper. Czy to mapa dla snajperów? No można tak naprawdę, jak się gdzieś tam ktoś dobrze przykampi, to myślę, że tutaj biegających po polu górą jest sporo. Także myślę, że można też coś osiągnąć, grając snajperem. A myślę, że nie będę na razie tutaj wybierał snajpera, pogramy sobie właśnie czy szturmowcem. Za chwilę może jakieś wsparcie albo medyka weźmiemy, zobaczymy jak to się prezentuje na placu boju. Damy rozkaz na A, myślę. Tam idzie czołg strony A. Mocno tam walczy. Fajnie byłoby go strącić. Połowa bitwy za nami. Mamy przewagę. Tu nie mogę wskoczyć, mogę tylko tu. Coś już zamywali, jakiś snajper. Lepiej obiegniemy to. Na pewno czołg w stronę A tutaj przyjedzie. To jest pewniak. Tu położymy miny. Może będzie ten dojechał. Oj, oj, oj. Nie wiem, czy on mnie tam widział, czy tak walił jakoś na pałę. Ciężko będzie go tam strącić, bo on właśnie, jak widzicie, stoi tak jakby poza naszym zasięgiem, przy respie tak naprawdę swoim. Tam za A jest resp drużyny przeciwnej. To jest strona, z tego co widzę, francuska. Spróbujemy tu przejąć to A. Początek był fajny, teraz troszkę sobie mi idzie. Będą tu nam zbiec. Żeśmy wyczyścili troszkę. Zdążył tylko przeładować. O Boże.
Dobra. O, haha. Kosa za kosę. Nie udało się. Próbujemy wrócić w stronę A. Dosyć powoli te etykiety lecą, widzę. A, albo C może, bo tutaj nasz kolega biegnie na C. Jak widzicie, pojazdy tutaj jakby nie są jakieś tam mega, mega mocne, także tam... Dobra. Bierzemy to C. Amunicję. Od strony D podejrzewam, że będą nas nabiegać. Jak coś na mapie widać. Właśnie, zaczyna tutaj moździerz. Biegamy się, poruszamy troszkę. Nas chyba uratował. Dobra. Zawijamy stąd. Mandżur. Myślę, że chłopaki sobie tam poradzą spokojnie z tym C. Święta Berta, fajnie nazwany punkt. Na pewno ma to jakieś tam odzwierciedlenie w historii. To proszę, jakieś nagrobki. Trochę mnie przestraszy tutaj koleżka. Na plecach ich widzę. Będą biegli tu do mnie. Nie wiem, co tu mnie atakuje. Aha, czołg, okej, dobra. No i działo, pepan z piechoty. Z daleka. Nie byłoby zapalować ten czołg, gdybyśmy mieli A wolne, to byśmy flankowali troszkę, ale może w stronę B spróbujemy. Sniper. Gdzieś tu było słychać kogoś. Aha. No właśnie, widziałem tego u góry i chciałem go zapolować. Tu po prawej wyskoczył gościu i niestety utrudnił mi to zadanie. Dobra, A biorą. No, bez szkoda, bo byśmy już mieli. Ale tutaj na dewizę też się dzieje ostro. Jest. Te krzyki to są zawsze ciekawe. Hellriggerem, fajna broń. Fajna broń z małego dystansu, natomiast na dłuższy dystans to nie sprawdza się za dobrze raczej. Dobra, a wzięliśmy, może uda się ten czołg gdzieś tam zahaczyć. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Tam jest snajper u nich. No właśnie, zobaczcie, nie ma co się w ogóle wychylać, jeżeli walczycie z dystansu, a macie taką broń raczej krótkiego zasięgu, bo to się zazwyczaj źle kończy. Wciągnęli mi go. Wszyscy już wiedzą, że tu jestem. Tam jest snajper.
No i nie ma snajpera. Troszkę chyba się zapewnie czuł, był wystawiony. Mega. Oj, 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 szkoda, bo bym ich tutaj na plecy ogarnął, ale niestety. Okej. Potrzebne rozkazy, ktoś tu pisze. Zaraz dostanie rozkaz. A jest, cały czas. Tam gdzie się snajper. Pułapka. Na szczęście się nie spaliłem. No ale... Już wiedział gościu, że tu jestem i mnie tu ładnie załatwił tą pułapeczką. Czy snajperem wchodzić? Nie, chyba nie. Możemy sobie wejść, może ewentualnie... może wsparciem. Wsparcie muszę rozwijać tam, żeby troszkę więcej lepszych broni pozdobywać. Tracimy cel, brawo. Brawo, tracimy. W jaki sposób? Oh fuck, zobacz. Fajny awatar. No ale wygrywamy na tej mapie, także mam nadzieję, że uda się to do końca dowieść. Aż tam jest chyba 110 tykietów z tego co widziałem. Także. Nie widać tu nas. Pięknie. Nasi. Rzucam amunicję, może ktoś tam będzie potrzebował. Tracimy kontrolę nad celem, brawo. Wracaj na pole walki. Przeładujemy sobie tutaj. No także widzicie, no mapa no dosyć fajna, natomiast ja jakby tam chyba wielkim fanem tej mapy nie zostanę. Nie robię tu jakichś fajnych wyników, także... Oczywiście kwestia nauczenia się wszystkiego, tak, ale... Ale jakoś tak... No wolę inne, a mię na przykład bardzo lubię mapę, jest świetna. Z dodatku pierwszego też bardzo fajne. No, niedługo wyjdzie dodatek nowy, tak? W imię Cara. To na pewno będziecie mogli u mnie oglądać na kanale. Będzie sporo materiałów z tego dodatku, nie tylko. No, prawie bym miał tam snajpera, ale. Ale było ich tam zbyt wielu. No, a jedzie czołg. Czołg się kręci koło A. Może jeszcze zdążymy go strącić, jakby nas dobrze zrespiło. No już wie co jest grane. Jest. Udało się rozwalić czołg, także fajny akcencik na koniec tej mapy. Drugie miejsce nie jest tak źle. Czy byśmy się może zrespili na koleżce? Nie wiem, czy zdążymy coś jeszcze przyfragować szybko. Pewnie, że tak. No i to by było na tyle. Tak to wygląda. Pozostawiam w waszej ocenie, co myślicie o tej mapie. Ona chyba w tym momencie jest dostępna tylko dla użytkowników premium. Natomiast później z tego co się orientuję będzie też dla wszystkich. Także jeżeli podobało wam się, dajcie łapkę w górę. Subskrybujcie mój kanał. Dopiero zaczynam, ale będzie bardzo dużo materiałów, także no zachęcam.
tyle, tak? Cześć, trzymajcie się, pozdrawiam was serdecznie. Na razie.